Skąd ich wziąłem? Pamiętało się to, co? No, to się i przyplątało, nie? No to zgodziłem, no. Wielkie mecyje. Kto by dał 2 grosze za takiego? Ma się bałkonić, proszę panią. Ma się konowalić. Dać lepiej osiłka. Do czego zgodzić? Co by myśli nie miał, nie? No. Znaczy, bisurmani konowali się tylko przez cały dzień. No. Trzeba go posłać po co, żeby chociaż po co poszedł. Nie wiem, przyniósł, odniósł, poleciał. Wiesz. A idź to metek, a idź to kazek, wiesz. Do rzeki na ów muli. No i leci, no. Szczególnie w letnie popołudnia. No, tak już pod wieczór. Wyrostki zaczynają po prostu. Zaczynają się kupić. Kupią się, proszę panią. W murków, w bram, w załamaniach. Tam wszędzie, gdzie najpierwej nastaje mrok. Mrok po prostu wydziera, przepraszam panią, wydziera i ot, patrzysz, już się kupia. O. Już się kupia pani. I teraz tak. Następny. No, ja zawsze mówię do moich przed wyjazdem, jak wyjeżdżam, nie? A żebyście się nie kupili mi tam za bardzo, gdy zmrok, no. I to idziesz i zbierasz jak grzyby po deszczu. Bo osiłków zbiera się nie o świcie, a o zmroku. No. Albo dajesz ogłoszenie na przystanku PKS chłopaka do wszystkiego. Proszę panią, zgodzę od zaraz. I już. Telefon, halo, słucham. No, ja w sprawie tego zgodzenia. No i to zgadzasz szczeniaka, już jest zgodzony na dobre. Już w ogóle ma swoją amplę na poddaszu u ciebie, wiesz, już ma swoje. Tam robi pompki sobie, wiesz, już to, już tamto. Proszę panią, a i owo, ja pani powiem. No więc już wszędzie jest go pełno w ogóle, ma się bisurmanić. Ma się, proszę panią, wałkonić. Nic poń. To niech się zgodzi! No, choć to tylko tak się łatwo mówi, zgodzić. A, zgodzić, pewnie. No dużo się tego kręci, owszem, tam bezpańskich, bezprizornych, jak bezpańskie pieski, psy chłopców po prostu. Dużo się kręci, no. Na rogu ulicy tam Kablowej u nas na przykład się kręcą, przy saturatorze z sokiem malinowym, to już proszę panią, powiem tak, jak osy. Ale to się tylko tak łatwo mówi. Zgodzić się pan. Proszę panią, no to trzeba się znać, no. Że widzi pani, że luźni do zgodzenia, ale trzeba się znać. A widzisz, że się nada, to nawet nie musisz od razu zgadzać. Możesz przyjść potem, jeżeli akurat jakiś interes masz na mieście, nie? Bo jak chłopak się raz już tutaj kręcił. No to znaczy, że zawsze się tutaj kręci. W tym, że to jest jego róg, gdzie on się właśnie ulicy, gdzie on się kręci. I zawsze można go zastać. No, jeśli pani na przykład idzie sobie i przyjdzie potem, no, to też.
wrócisz, patrzysz, nie ma go. To znaczy, że po prostu była jakaś poważniejsza draka z policją i na chwilę chłopak został uziemiony. Ale za chwilę znowu wróci na ten ruch ulicy i dalej będzie się kręcił na samej natury kręcenia się, które jest jednak ruchem okrężnym, lecz stojącym w miejscu. Samej natury kręcenia się. To wynika, moja pani. Więc wracasz ci on z tej policji zdziajany. No i dalej będzie się kręcił. Bo to jest smytkie takie. Ale to się tylko tak mówi. Ha, nada się. Myśli pani, że do tańca i do różańca, tak? Ale to nie jest takie proste. To jest żywy chłopak, to żywe jest. Czasem powiem pani, nawet jak na mój gust. Osoby jednak już starszej i schorowanej, czasami, proszę panią, to jest zbyt smytkie. Tak pani powiem. No. To nie jest wszystko takie proste. Jakby się pani już teraz mogło wydawać. To nie takie proste, to jest żywy chłopak. To żywe jest i czasem nawet zbyt żywe, no. I to wtedy nie jest to tak do końca dobrze. Jeżeli to jest zbyt żywe, no to wtedy może coś stłuc i już straty gotowe. Coś zbić, no. Ale jak jest zbyt ospałe, no drugie niedobrze. Na bisurmana grosza szkoda, wiktu i opierunku. No. Także musi pani wziąć pod uwagę, że to żyje, rusza się. To ma jakieś swoje chcenia, moja pani, takie, owakie. No, jakieś swoje tam marzenia pod tą głową w ogóle, sny, no, no stałym. Jakby dobrodziejstwem tego inwentarza, no się po prostu to zgadza. I jak się okaże, że jest psycholem na przykład, no to pani nie odetnie od niego tej części, nie? Właśnie. Reklamacji pani nie złoży, tylko on panią zabije i będzie pani gniła pod wersalką przez 5 lat. I proszę panią, więc tak. Z całym dobrocieństwem inwentarza się to zgadza. To trzeba też niestety, ale brać pod uwagę, że to niestety, ale je. To trzeba też wyżywić, moja pani. Co pani myśli? Bagatelka. A jak jeszcze szczeniak na przykład okaże się bezczelny? Dla pryncypała. To co? Dla chlebodawcy albo pyskuje do pryncypala. Także moja pani, może pani nawet zostać przed z takiego gnoja zwyzywana. Także to nie jest wszystko takie piękne. Boga, że w sercu nie ma. Bezbożny do kościoła nie chodzi, co? Jak się na przykład okaże skłonny do tego jakiegoś znarowienia. Narowiste, jeśli to. Albo, kochana, patrzysz, wydaje ci się, że to tylko właściwie jest na oko wielki zuch. Ha. A zaraz się okazuje po 2 dniach, że to jednak jest cymbał, żeleń, że konował bisurman z cicha pęk, hetka pętelka, że szlaja się po nocach i wraca
złachany, że w nosie dłubie, cholewki smali, bąki puszcza, słonecznikiem w koło pluje. To widzi pani, widzi pani. Pani widzi, pani kochana. Mleko pod nosem, że ma. No. Pstro w głowie, jeśli. Guzdra się. W hamaku tylko by się wylegiwał, jeśli. Co? Muchy w nosie. Brzuchomówca. Dasz osiłkowi 2 złote na piwku. W głowie się przewróci. Woda sodowa uderzy. Jeśli. Żyrny nadto. Chludny, jeśli nie. O, 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 tak. Tak. Dlatego najlepiej zawsze zgadzać, proszę panią. Ja pani powiem Ukraińców. Hej, Ukraińców. Najlepiej zgadzać Białorusinów płowych. Tak. Hej, Białorusinów, bo oni są na łasce. Oni po prostu... Są bezdomni, bezprzyzorni chłopaki. Cieszy się, że wodę ma bieżącą, nie? U pani. No. Ale i do brudniejszej roboty się nadadzą. Rękawy, koszuli zakazać potrafią. Z panią. Paszport to, wie pani, no i tak jest lewy, nie? Kupuje się po prostu chłopakowi paszport na bazarku. No, tańszy to jest po nieboszczku, a droższy to znowu będzie z żywego. Ale nie warto, może być po nieboszczku, naprawdę. Jak dla takiego bisurmana to i tak luksus. No i co? Kupuje mu się nóż sprężynowy, prawda? Ciepłą bieliznę, wojskowe bojówki Moro. Psio! Moja pani, zmieści się pani w budżecie. No i cóż się wtedy dzieje? Okazuje się, że to jest płowe, że to jest wesołe, choć czasem zbyt wesołe, że na twardym się to prześpi, byle co zje, taką tam breje, taki, wie pani, taki parujący talerz z kaszą czy kartofle, pani postawi przed nim, on tak będzie, tak to jadł, bo mu to siłę da. Pani by tego nie tknęła, a jemu to siłę da i on to je. No. Tylko, że mają też oczywiście swoje wady. Niestety nie ma tak, żeby który chłopak był bez wad. Ha. To są takie aparaty, że ja pani powiem, że bez noża nie przystąp. Bez noża nie przystąp. Jest to tak, proszę panią, Dimka Psotny jest, Nikoła Markotny. I teraz Stiopka zjewa, Jegor spiewa, Kostia wyjada. A znowu Andriusza, proszę panią, nie modlicja. Pasza piskuje, Jura węszy, Cyrioszka swoje wie. A Wowka za dużo je. Ale więc jest, jeszcze mają więcej zalet niż tych wad. Naprawdę. I to są dobre chłopaki. Gdzieś tam pod tym kamieniem, proszę panią, jest serce. Ja pani powiem. Bo oni wcześniej mieszkali u siebie na Ukrainie przy stepie. W miasteczku po prostu przy stepie. Jakby przy pustyni. I już zawsze od razu mają te swoje własne onuce, kałasze i kamasze. Oj Boże, a bo inaczej to by trzeba było chłopakowi sprawić. Wisusa, proszę panią, oporządzić. Oporządzić. Mam komputer po studencinie. I na tym komputerze różne wspaniałości. Dlatego sobie słucham przy robieniu ziemniaków. Robię, proszę państwa, takie weki ziemniaczane na zimę, aby się nie marnowało. Mam tutaj tak zwany komplet zacierkowy do kiszenia.
Proszę Panią, wrzucam tu czosnku. Wrzucam takie bazylę. O. Tak. I proszę Panią, zawsze też wrzucam jakiś, ja to nazywam element głęboko nieorganiczny. I tym elementem jest żaróweczka. Tu się wkłada żaróweczkę i teraz, proszę Pani, biorę ocet kielecki. O. Wlewam. Jeszcze troszkę. Musi być to pełna. I chłopaki mają co jeść całą zimę, po prostu. No piękne. Element głęboko nieorganiczny jest. Jest ocet, zacierka, no i wspomniany podstawowy element, czyli ziemniaczki. Rozy, białe rozy, bez zaszczytniejszy pi. Kto z nimi dzielał śnieg, wiet, marozy. Także moja pani, pani uważa, tu ma pani przewodnik, jak zgodzić chłopaka wieczorową porą, ponieważ w rostku zgadza się, zrywa się o zmroku.